Nie ma mikrofonu. Nie ma mikrofonu. To jest wąskie grono, elitarne. Dobrze. Tak patrzę na zgromadzonych tutaj i widzę, że mniej więcej jesteśmy zbliżeni wiekowo, a to jest tak. Westerplatte broni się, tak? I jeszcze wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, żołnierza, którzy czwórkami do nieba szli, tak? A niebo było piękne tego, a lato było piękne tego roku, tak? To jest coś, co znały wszystkie dzieci, kiedy my chodziliśmy do szkoły, prawda? Bo jesteśmy mniej więcej z tego rocznikowo do siebie zbliżeni. Państwo też macie takie wspomnienia ze szkoły? Tak. I kto bronił? Kto był dowódcą obrony Westerplatte? Major. Major Sucharski. A jak było naprawdę? No, dzisiaj spotykamy się z Mariuszem Wójtowicz-Podchorskim, który jest kierownikiem Muzeum Westerplatte. Tam jest chyba jakiś ciąg dalszy. Tak, ale to, ale to nie nazwy balzakowskie. Tak, i autora potężnej monografii poświęconej obronie tego pszczółka we wrześniu 1939 roku, no i scenarzysty komiksu Westerplatte, Załoga Śmierci, który stał się powodem dzisiejszej wizyty. A ja sobie przypomniałem, że mam jeszcze tutaj jedno dzieło naszego gościa, czyli Pierwsi w boju, o obrońcach Poczty Polskiej w Gdańsku. Jak w ogóle było z tą obroną tego Westerplatte? Bo ja nie wiem, czy Państwo czytaliście w ogóle ten komiks. Tak. Kto czytał? Dużo już. Trzy osoby. Połowa zgromadzonych czytała. Jak było z tą obroną? To znaczy, jest tak naprawdę Polska potrzebuje, to każdy kraj, każdy naród potrzebuje jakichś mitów, tak? Westerplatte było jednym z takich mitów narodowych. Cały czas jest, chociaż... Mit i legenda zarazem. Tak, mit i legenda. I symbol. I symbol. Dlaczego tak naprawdę przez te wszystkie lata, tak, no jednak do szkoły nie chodziliśmy tuż po wojnie, tak? To była końcówka PRL-u, gdzieś tam przełamana przez początek już nowej rzeczywistości społeczno-politycznej. Dlaczego tak trudno weryfikować pewne rzeczy, czy przedstawiać tę inną prawdę, docierać z nią? Mhm. To jeśli chodzi o Westerplatte, no to tutaj jest kilka czynników, które powodują, że pewne utrwalone schematy tej historii trudno przełamać. O jednym wspomniałeś, to jest wiersz Gałczyńskiego, o którym kiedy rozmawiałem z jeszcze wówczas żyjącymi obrońcami Westerplatte, no to między innymi major Skowron mówił, że ten wiersz po prostu wyrządził im dużo krzywdy, bo ich po prostu pogrzebał za życia. No bo po wojnie ludzie byli zdziwieni, że w ogóle ktokolwiek ocalał, nawet Czterech Pancernych, jest tam taka scena, jak właśnie Janek szuka już w tej pierwszej polskiej miejscowości, mówi ojcu na Westerplatte, a tam jakaś kobita mówi, że no przecież ich było 5000 i wszyscy polegli, tak? I to jest wiersz z życia wzięte. To jest jakby pierwsza rzecz, to jest wiersz Gałczyńskiego. Druga rzecz to jest Wańkowicz i jego opowieść o Westerplatte, gdzie po prostu spisał to według jakby relacji majora, a tak naprawdę u Wańkowicza znana była wartość dodana, gdzie on jeszcze sobie coś tam potrafił ubarwić. Ta jego książka, to było chyba taka zbiór nowel, w tym zbiorze nowel była również ta opowieść o Westerplatte, między innymi przeinaczył nazwiska niektórych obrońców, co ówcześnie żyjący właśnie, ci obrońcy mieli pretensje, bo nigdy tego nie sprostował, między innymi podporucznik Kręgielski, opisany jako Kręglewski. Ta książka, tam ten zbiór nowel chyba rozszedł się w kilku milionach, on się chyba, nie wiem, z 8 czy 9 nakładów był, więc to jest potężna siła przekazu. A już najpotężniejszą, to oczywiście był film Różewicza z 1967 roku, w tej chwili jest właśnie 50. rocznica od premiery. Ostatnio właśnie mieliśmy okazję zorganizować taką uroczystość skromną w Bojkowie pod Gliwicami, gdzie głównym gościem był pan Arkadiusz Bazak, odtwórca roli kapitana Dąbrowskiego.
ten film, no, tak naprawdę opracowany też w jakiś sposób na tym, co napisał Wańkowicz, ale też na zbiorze relacji, które zebrał Zbigniew Lisowski. Ten film jest świetny, genialny, można powiedzieć, ale tą prawdę też w jakiś sposób przefałszowuje i to stało się też tematem jednego z grubych rozdziałów grubej książki doktora Zajączkowskiego, który opisywał właśnie o celowych przekłamaniach w tym filmie. I to jest, można powiedzieć, taki praprzyczynek tego, że cokolwiek chce się przełamać, to szczególnie chodzi o postać dowodzącego, bo to jest jak gdyby ten jedyny, można powiedzieć, taki ogólnie znany wątek konfliktowy, czy powiedzmy wzbudzający jakieś takie wzbudzający niekoniecznie dobrą sensację, niekoniecznie takie dobre skojarzenia, no to jest rzeczywiście trudno przełamać wśród ludzi, którzy od powiedzmy 40, 50 czy więcej lat jak gdyby mają utrwaloną wizję. Jak widzą Sucharskiego, to widzą Hibnera w filmie, tak? Jak widzą Hibnera, to raczej go kojarzą tylko z rolą Sucharskiego, bo rzeczywiście była niezwykle sugestywna. Różewicz, dobierając aktorów, raz, że dobierał ich pod kątem również ich jak gdyby aktorzy dobierani przez reżysera Różewicza mieli po prostu wyglądać tak, jak niemal ich odpowiednicy w 1939 roku. Stąd też po prostu rzeczywiście nawet fizycznie jest podobny Hibner do Sucharskiego, tak jak i powiedzmy Arkadiusz Bazak jest podobny bardzo do Dąbrowskiego. I no, to rzeczywiście jest takim elementem tej całego mitu, legendy, że trudno jest to przełamać. I między innymi jednym z wielu rzeczy, które ten komiks miał nieść ze sobą, to tak naprawdę nie tylko chodziło o przełamanie gdyby tej historii, o dowodzeniu, ale o pokazaniu rzeczywiście, jak ta obrona wyglądała w kontrze właśnie do filmu Różewicza. To tak tylko dodam, że teraz oglądając film Różewicza, ostatnio parę razy leciał w telewizji, niestety przed jego nawet rekonstrukcją cyfrową został przemontowany i w tej chwili bardzo źle się go ogląda, także nawet kolejny jest jak gdyby przefałszowanie w filmie, który już niesie jakieś powiedzmy przekłamania celowe lub nie, to w tej chwili dodatkowo jeszcze on jest po prostu skażony jakąś wizją lepszego zmontowania filmu. Czyli sceny na przykład, które są występują 3 września, za chwilę występują sceny 5 września, później znowu są z 3, z 2, tak to wygląda. Niektórych scen w ogóle nie ma. Czyli jakiś fachowiec się za to zabrał. No trudno mi powiedzieć, z czego to wynikało, czy gdzieś im oryginał, czy oryginał został uszkodzony, tak zostało to zmontowane. A rola muzeum jeszcze w tym wszystkim? No bo jednak ja pamiętam, byłem będąc uczniem szkoły podstawowej na Westerplatte. Tak, pamiętam, że tam się jeździło. No i generalnie nie zmieniło to wcale faktu, że nadal wszyscy uważali Sucharskiego za głównodowodzącego. Tak, i ja zresztą tam niewiele pamiętam już z tego. Pamiętam, że byłem, tak, no ale muzeum działało, funkcjonowało. Nawet pamiętam, że byli tam jacyś nieliczni obrońcy, którzy też no może nawet nie odgrywali roli przewodników, ale takich opiekunów, którzy coś tam dzielili się jakimiś. No tak, to rzeczywiście, to coś takiego miało miejsce i ma miejsce do tej pory. To, mówiąc muzeum, musimy to bardzo ująć w bardzo duże nawiasy, czy w cudzysłów, dlatego że no, muzeum jako takiego na Westerplatte nie ma. Jest to pod koniec lat 70. została utworzona Izba Pamięci w zachowanej wartowni numer 1. W latach 60. zresztą w fantastyczny sposób inżynierski przewieziona po torach konstrukcja ważąca 400 ton z miejsca, gdzie wytyczono torowisko w rozbudowanej części portu. Celowo zresztą, żeby po prostu ten obiekt zniszczenia został ocalony. I w tejże właśnie wartowni tworzono taką Izbę Pamięci, w tej chwili oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. I no, trudno nazwać to muzeum, ponieważ no, ma to powierzchnię dosłownie no, 20 może metrów kwadratowych. Niewiele tam można pokazać, niewiele można zmieścić. No jest to obiekt, który jest czynny od 1 maja do końca września, czyli za 2 tygodnie już po prostu tak naprawdę nie będzie żadnego miejsca na Westerplatte, gdzie można wejść w ciepłe miejsce i coś się dowiedzieć. Jest to po prostu w tej chwili półwysep Westerplatte, no ma taki status, można powiedzieć, parku miejskiego, gdzie jest kilkunastu gospodarzy. No większość zarządza
znany ogólnie z telewizji ostatnio, pan prezydent Adamowicz, który ma odpowiedni stosunek do tego miejsca, historii tego miejsca, bo nie pamiętam, że przez ostatnich kilkanaście lat przemawiając pod pomnikiem, żeby użył słowa, żeby on przeszło przez gardło słowo Niemcy, czy że 1 września Niemcy na nas napadli, tylko zazwyczaj jest to jakiś manifest polityczny jak ostatnio. I tak też to Westerplatte jest, można powiedzieć, od 1945 roku wykorzystywane do celów politycznych. Natomiast jako takiego muzeum, o którym marzyli obrońcy Westerplatte, to było ich największe marzenie przede wszystkim, żeby to muzeum mieściło się w zrekonstruowanym budynku koszarowym, który ocalał w 1939 roku, a został zniszczony przez polskich i sowieckich saperów, albo raczej polskich pod kierunkiem sowieckich w 1945 roku. Więc to, co ludzie oglądają, to nie jest wynik walk, tylko to w 1939 roku, a nawet w 1945, bo Niemcy się tam również bronili w 1945. Więc nie ma takiego miejsca. I przy każdej okrągłej rocznicy, właściwie tak od końca lat 50., kiedy już tak była, nastąpiła odwilż stalinowska, no to mamiono ich, że tak, będzie muzeum, wspaniałe. Nawet ostatnio odkryłem fantastyczne projekty właśnie z lat 60., no, które były tylko i wyłącznie fantastyczne ludzi, którzy to projektowali. Myślę, że mieli jakąś fajną wizję, jak to miejsce powinno wyglądać, a komuniści się po prostu z tego ośmiali i wrzucali to do szafy czy gdzieś tam na dno szuflady. A naprawdę genialny projekt od rekonstrukcji właśnie kosza, po usypanie kopca z mauzoleum w środku, znacznie większego kopca niż tam, który jest do tej pory, którego tak naprawdę już nie widać, bo przerosły do drzewa. Kiedyś może robił wrażenie, jak troszeczkę mniejsze statki wpływały do portu. To się właściwie spod pomnika patrzyło na statki, a w tej chwili, kiedy jest się pod pomnikiem, wpływa jakiś statek do stoczni, jeszcze wynurzony, pusty, no to się po prostu zadziera głowę. To malutki pomniczek, malutki kopczyk. No, jest to degradacja miejsca celowa od lat tych 50. można powiedzieć. Dobra, to skąd pomysł na komiks? Bo to jest w ogóle twój debiut. Zgadza się. Oficjalny debiut. Oficjalny debiut. Coś tam rysowałem, powiedzmy. No i to jak na debiut, to jest bardzo okazałe dzieło. W gruncie rzeczy. Takie miało nie być. Tak. Skąd w ogóle pomysł? Skąd się wzięło? Tak. Dlaczego komiks? Komiks wynika jak gdyby też z mojej fascynacji komiksami. Komiksami takiej, powiedzmy, dobrego gatunku. Dobrych rysowników, polskich rysowników. Jakiś mam niesmak takich, powiedzmy, do komiksów typu jakiś Spider-Man, Superman rysowanych. Okej, okay, no gusta są różne, tak? Może powiedzmy robią to dobrze rysownicy, ale jakby nie da się tego przetrawić. Oczywiście zainteresowania historią jak najbardziej, no zresztą w pobliżu akurat Westerplatte mieszkałem i też miałem okazję już od małego poznać obrońców. Więc komiks wynikał z zainteresowania. Zawsze gdzieś uważałem, że powinien powstać nowy film po Różewiczu, więc skoro nie jestem w stanie stworzyć filmu, to po prostu stworzę komiks, ponieważ powiedzmy umiejętności może troszeczkę mi brakuje, żeby rysować komiks, no, poszukałem rysownika. Też jakby ten pomysł na komiks był od początku inny. W jaki sposób miałem wizję komiksu historycznego wynikającą z serii Podziemny Front, którą po prostu bardzo sobie cenię, do momentu, kiedy rysował ją Wiśniewski. Niestety, kiedy przyjął Wróblewski tę serię, po prostu zepsuł i to zakończenie zepsuł moim zdaniem i rysunkami, jak gdyby, nie wiem kto akurat pisał scenariusz, ale te ostatnie dwa tomy są słabe i kompletnie nie pasują do tych pierwszych pięciu tomów. Nie wiedziałem, z czego wynikała też taka mroczność tego komiksu, który pamiętałem od dziecka Podziemnego Frontu, raz ze względu na taką fajną, genialną moim zdaniem kreskę, bardzo detaliczną, bym to tak określił. Widać, że ten warsztat był poparty zdjęciami. Ostatnio nawet znalazłem album niemiecki i po prostu zobaczyłem zdjęcia z komiksu, z tego zeszytu, gdzie, zapomniałem jaki był tytuł akurat, gdzie na okładce jest spadający Junkers U-52 i są rysunki, otwiera się komiks od rysunków pilotów w kabinie. To są po prostu przerysowane z prawdziwych zdjęć dokumentalnych, więc tutaj rzeczywiście jakieś zaplecze pan Wiśniewski miał. I ta mroczność jakby później, bo znając już jego historię, wiedziałem, z czego wynika, bo przede wszystkim on to przeżył. I sposób pokazania Niemców w tym komiksie, od takich dobrych po takich złych, też wynikał z tego, że mało kto wie, on po prostu przeżył śmierć swojego brata na własnych oczach, kiedy po prostu Niemcy zabili mu brata po prostu na jego oczach. Więc jak gdyby on tą historię tej wojny miał w sobie i potrafił ją pokazać. I rzeczywiście ta dbałość o tą kreskę, że
coś, co jest dla rysowników często trudne do pokazania, na przykład narysowanie niemieckiego hełmu, to u niego to wychodziło wręcz idealnie. I to jest jakiś tam, powiedzmy, praprzyczynek, że stworzyć coś podobnego, z podobną kreską, ale w formie takiej paradokumentalnej, czyli czarno-białe, raczej bez wizji, żeby zarobić na tym kiedyś drugi raz, czyli żeby to pokolorować i sprzedać po raz kolejny, tylko rzeczywiście od początku paradokumentalna, w formie trochę takiego taśmy filmowej, czyli takich wersów. Myśmy kiedyś z Krzyśkiem tak pomyśleli i policzyliśmy, ile tych metrów narysowałeś. No i wyszło, że jakby złożyć ten komiks tak właśnie wersami, to by wyszło ponad prawie pół kilometra, coś około 400 paru dziesięciu metrów. I to rzeczywiście trochę wygląda jak klatka filmowa, te poszczególne kadry. Może rzeczywiście też nie są one jakoś specjalnie niektóre dopracowane, głównie to zrzucam raczej na czas niż na naszą niechęć na rysowanie. Ja jestem ogromnym szczegularzem. Tak, no ale też to jest pierwszy komiks Wyrzykowskiego, tak? To jest taki duży, ambitny. Tak, więc no to też widać po tym, że... Mieliśmy zaczynać, kiedy ja zaproponowałem Krzyśkowi komiks, a to on był kolejnym rysownikiem, któremu zaproponowałem, bo wielu odmówiło. Zaczynałem, mówiłem, że no, komiks czarno-biały, no, jest troszeczkę łatwiejszy, powiedzmy, historyczny, nie sprzedawałem jeszcze o czym. No mówię, no mam jakieś tam wymagania, ale mówię, pomoc z mojej strony, jeśli chodzi o dokumentację, będzie ogromna i nie tylko. Jakby wiedza tutaj, jeśli chodzi o sprzęt, pokazanie tego sprzętu jest z mojej strony. Mówi 48, o nie da rady, to za dużo. No Krzysiek go tam trochę pomarudzi, 48, dobra, damy radę. No i się okazało w trakcie, że z racji moich badań nad tematem obrony Westerplatte tych nowych materiałów przybywało. Też nawiązałem z mieszkającym w Łodzi, tutaj już nieżyjącym badaczem Westerplatte, kontakt z panem Jackiem Żebrowskim, który sporo materiałów zaczął nam przesyłać, nie tylko zdjęciowych, ale takich relacji. Się okazało, że w pewnym momencie, no, jeśli robimy jak komisarz Przygoda w Abank, że jesteśmy szczegularzami, no to dbajmy o te szczegóły, jak mocno się da, więc wiele kadrów po prostu wylatywało. Krzysiek mozolił się z nimi, nawet prawie, że cała jedna plansza w pewnym momencie wyleciała. Mówi, słuchaj, jeśli mamy możliwość pokazania czegoś przełomowego w tej historii, to pokażmy. No i Krzysiek zazgrzytał zębami, później już może trochę mniej zgrzytał. No i robiliśmy po prostu coś od nowa, więc wiele rzeczy było rzeczywiście. O wielu rzeczach związanych z obroną Westerplatte z tego komiksu można się było dowiedzieć po raz pierwszy. Gdybyśmy dzisiaj tworzyli ten komiks, no pomijając oczywiście kreskę Krzyśka, która jest w tej chwili, no nie ma jakby porównania, ale gdybym pisał ten scenariusz, no oczywiście napisałbym go inaczej, z innymi informacjami, ale też powiedzmy z naciskiem na inne rzeczy. Także ja nie do końca chętnie zaglądam w tej chwili do niego, bo raz, że widzę te błędy, o których tu przed chwilą, przed spotkaniem mówiliśmy, tak, to też wynikające może i z pośpiechu, ale też i z tego, że jakby ja ceniąc sobie rzemiosło rysownika, ja chciałem jak najmniej w komiksie wtrętów komputerowych. Więc coś, co wiele osób podkreśla, co funkcjonuje w tym komiksie, to jest to, że to jest właśnie takie czyste rzemiosło rysownicze. Krzysiek nie rysował tego na tablecie, bo na tablecie na przykład powstawała poczta. Tu na planszach, na arkuszach A2 bodaj, tak, czy A3, A2 było to wszystko rysowane, poprawiane i dymki są rysowane, teksty w dymkach są rysowane, znaczy pisane są ręcznie. Tak, więc to jest po prostu ogromna ilość tekstu, zwłaszcza, że w jakiś sposób ten... Zwłaszcza, że tego tekstu też jest dużo. Jest to forma paradokumentalna i myśmy go rzeczywiście troszeczkę przeładowali, ale chcieliśmy... Ten tekst, który się głównie pojawia, to są po prostu rzeczy z relacji wyciągnięte. Tu jest mało rzeczy, które myśmy sami, czyli ja powiedzmy jako scenarzysta wymyśliłem. Tak. To są rzeczy, które autentycznie są z relacji, z dokumentów. Takie dwie plansze są, które są bardzo mocno przeładowane tekstem. Myśmy się z Krzyśkiem zastanawiali, czy w ogóle je dać. To są rzeczy związane tutaj z naradą dowództwa. Dwie plansze bardzo mocno przeładowane tekstem. Tak, tak, i myśmy je tak wkomponowali, że mówię, a to są dokładnie chyba właśnie... To są właśnie takie dwie plansze tutaj 2 września, to jest strona 65 i 66, to widać, że tak naprawdę to jest sam tekst, ale to jest tak historia skomponowana, że jeśli ktoś się znudzi, te dwie strony, brzydko mówiąc, powiedzmy opuści, tak? Nic nie straci, jakby nie ma to wpływu. Natomiast jest to taka forma rzeczywiście dokumentalna, która ma pokazać, że nie do końca ten Blitzkrieg niemiecki to był taki ordnung
i wszystko tam pasowało. Był ogromny, ogromny chaos. Natomiast no, jeszcze tu kontynuując, no, wiedza w tej chwili odnośnie no, moja, powiedzmy, tak, i może paru osób związanych tutaj z muzeum jest na tyle duża, że ten komiks trzeba było rzeczywiście od nowa stworzyć, jeśli chodzi o jakieś szczegóły. Właśnie, jeśli można dopytać, a jest jakiś plan na to, żeby wydał, to bodaj, że byłoby już trzecie wydanie, jakieś poprawione tego komiksu, jest taki plan, żeby zrobić go, może nie tyle na nowo, co poprawiony? No jest taki plan, żeby poprawić niektóre kadry, pomijając właśnie też poprawę przede wszystkim błędu, bo nawet i ortografy gdzieś tam się znalazły. No jest plan, żeby raczej bez jakiejś mocnej ingerencji pewne rzeczy poprawić, czy nawet dołożyć. To w przypadku na przykład bardzo ważnego wydarzenia, jakim było bombardowanie 2 września, rzecz taka można powiedzieć przełomowa. Z braku czasu tak naprawdę to bombardowanie nie jest tak pokazane, jak my byśmy chcieli. To jest zresztą jedyna plansza, która jest jedyny kadr na całą planszę, to jest właśnie związane z tym bombardowaniem. Tak nieskromnie powiem, że ja go narysowałem, a Krzysiek go po mnie jakby przerysował, żeby była jego kreska, bo miałem taki pomysł właśnie na to, żeby pokazać to bombardowanie. I też myśmy tak skonstruowali tą historię, żeby w przyszłości rozbudować ją nawet o 2, a nawet 4 plansze. Ale rzecz polega na tym, że no, u Krzyśka, no to jest akurat jedyna taka właśnie plansza całostronicowa i tu akurat jest miejsce, gdzie można by było te 2 lub 4 plansze dołożyć. Krzysiek jest w tej chwili, można powiedzieć, zarobiony zleceniami i szansa, powiedzmy, jest na bardzo nikłe poprawki. Ja natomiast mam jakby taki pomysł, no, oprócz scenariuszy, które leżą w szufladzie od kilkunastu lat i większość z nich w teorii czeka na Krzyśka. Jego wolny czas, nie wiem, kiedy to nastąpi, chyba przed naszą, nie wiem, jak nam się emerytura skończy, czyli już raczej kiepsko będzie z nami. No ale liczę, że może znajdę jakiegoś rysownika, żeby pewne tematy pociągnąć i jeśli chodzi o samo Westerplatte i zainteresowanie moim tym tematem, to ja mam bardzo ambitny plan, żeby pokazać w odrębnym komiksie obronę placówki PROM, jako majstersztyk, można powiedzieć, walki obronnej i coś, co tak naprawdę pozwoliło, co właściwie wygrało pozostałe 7 dni obrony. Tego tu w komiksie specjalnie nie widać, czym była placówka PROM, powiedzmy 15-20 chłopa walczyło kontra 2 plutony po 50 chłopa uzbrojonych po zęby, po drugiej stronie jeszcze jeden pluton karabinów maszynowych i dodatkowo pancernik Schleswig-Holstein z działami kalibru 280 mm. Na tyle, ile ja znam polską historię, studiując kiedyś historię, a jej nie kończąc, bo z wykształcenia jestem bardziej techniczny niż kombanistyczny, ale to też mi pozwala jakiś tam ogląd spraw ująć w jakieś ramy, to nie wydaje mi się, żeby w polskiej historii gdziekolwiek i kiedykolwiek polski żołnierz mający tak naprawdę tylko to, co na sobie i to, co w ręce miał przeciwko sobie taką przewagę nieprzyjaciela. Nigdzie nie było tak, żeby miał po prostu takie uzbrojenie przeciwko sobie w postaci okrętu. Nigdzie polski żołnierz nie walczył przeciwko okrętowi. Nigdy nie był pod ostrzałem takich dział, nawet pod Monte Cassino czy gdziekolwiek indziej. Chciałem tą historię pokazać. Nawet nie ukrywam, że parę lat temu starałem się uruchomić taki projekt 448, czyli projektu filmu, czy filmu paradokumentalnego, gdzie zgłosiło się ponad 15 grup rekonstrukcji historycznych, które chciałyby po prostu w tym udział wziąć i pokazać 5,5 godziny walki, prawie no niespełna 20 chłopaków właśnie przeciwko takiej sile. Gdzie po prostu odpierano dwa natarcia, a ostatni żołnierz, który tam został, żeby osłaniać, to tak naprawdę już uciekał z tym, nie zostawił nawet tego ciężkiego karabinu maszynowego wzór 30, który ważył prawie 30 kg, to nawet nie zostawił tego karabinu, tylko po prostu słaniając się już ze zmęczenia, po prostu uciekał, mając na karku Niemców. Więc to jest niesamowita, fenomenalna historia, której no, nawet i w tym komiksie nie widać filmu Różewicza. Pomijam film, który powstał parę lat temu, ale nie sposób, żebym też o tym filmie jednej rzeczy nie wspomniał, bowiem no jakiś tam rzeczywiście miałem kontakt z reżyserem tego i scenarzystą tego filmu, który wydaje mi się, że pomysł na ten film zaczerpnął z komiksu, tylko oczywiście w sposób niezwykle skrajny, czyli po prostu zeszmacić tą historię i zrobić na tym tanią sensację, na którą będą, na szkoły na to pójdą, tak? I jest to o tyle nieciekawa historia, że wiele osób się dało do tego filmu przekonać. Wydaje mi się, że finansowo. No w pewnym momencie ja nie ukrywam, tu mogę wprost powiedzieć, nawet mimo, że jestem nagrywany, ale po prostu
protestując przeciwko temu filmowi, dostałem go do konsultacji. Bo tam polscy żołnierze rzeczywiście jako złodzieje, bandyci, zboczeńcy, autentyczni po prostu zboczeńcy, no, liżący jakieś pornograficzne karty. To wszystko było w scenariuszu, w kolejnych wersjach tego scenariusza. Ja protestowałem, no, oczywiście obrzucany hejtem przez TVN, Gazety Wyborczą i tak dalej. I w pewnym momencie po prostu dostałem propozycję, że albo się zamknę i dostanę nawet za to pieniądze, albo po prostu będę miał kłopoty. To był film, który miał po prostu zarobić 30 milionów, na niego poszło 13, wielu aktorów do tej pory nie dostało pieniędzy. No i tak jak w Misiu, scenografia na Litwie gdzieś tam zgniła, nikt nie wie nawet ile to kosztowało, bo największe przewały robi się po prostu na scenografii, na filmach. Ale do czego zmierzam? Ktoś mi kiedyś podesłał zaproszenie, które on dostał na premierę filmu, czy jakieś spotkanie z twórcami tego filmu i proszę sobie wyobrazić, że zilustrowane było storyboardami do tego filmu, a te storyboardy były po prostu przerysowanymi kadrami z komiksu. I nawet ten film raz oglądając, akurat była prawie taka frekwencja na tym filmie, no trochę mniejsza, bo było 5 osób, a nas tu jest 6, tak? Więc było 5 osób i jak się film skończył, to okazało się, że zostały 2. To ja nie wiedząc o tym, jeszcze nie mając tej informacji, że storyboardy są po prostu przerysowane z komiksu, to niektóre sceny bitewne jakbym widział po prostu, ale myślę sobie, nie, to jakieś takie skojarzenie, bo historia się wydarzyła naprawdę, nie da się inaczej pokazać. Okazuje się, że prawdopodobnie te sceny niektóre w tym filmie musiały być wzięte po prostu autentycznie po najmniejszej linii oporu z komiksu. No przykra taka jakby historia. No tak. Można się tu z tego wynika, ten obraz, który sobie patrzy, to jest wyjątkowo pechowe miejsce, tak, po wojnie, bo nie ma ani dobrego filmu, no jedynie co komiks, tak, który mówi o tym jakoś rozsądnie, bo to, co pan mówi o prezydencie, tak, o tych wszystkich filmach, produkcjach. No jest to temat rozgrywany politycznie. Tak naprawdę Westerplatte jest uwikłane politycznie od lat 20, no bo to jest temat sporny między Polską a Niemcami, czy między Polską a niemieckim Gdańskiem a Ligą Narodów między tym. Więc to jest temat, który był znany w Europie. Westerplatte było znane jako właśnie, że Polacy się tu kłócą o to miejsce strategiczne, jakby nie było. To już jakby nie wnikając w takie historyczne detale. Natomiast komuniści na swój sposób starali się przekonać do historii tego miejsca, czy bardziej ją przekłamać. No, czołg T-34, który się pojawił tam w latach 60., wsadzono w cmentarzyk ówcześnie, bo w tej chwili sprzedawano ówcześnie wyglądający taką, powiedzmy, symboliczną mogiłę czworokątną, to na pewno ty jeszcze pamiętasz i ten czołg pewnie też pamiętasz. No to wsadzono go po prostu do środka na takie nasypie i nie od dziecka się kojarzy, po prostu przyjechał czołg i miażdży gąsienicami cmentarzyk. A pojawił się dlatego, że miał się pojawić tam Nikita Chruszczow i trzeba było jakoś zaznaczyć, że to miejsce, no może w jakiś sposób do tego 41 roku nawiązuje, no bo dla Rosjan nie do przyjęcia, że w 39 wielka wojna ojczyźnienna się zaczęła, tylko w 40. Kita się nie pojawił, ale czołg został. No ten pomnik, który jest tam nieszczęsny, miał być sam kopiec, później powstał pomnik, projekt pomniku, ten pomnik też wielokrotnie zmieniano. Jakieś te napisy Poczta Gdańska przed wojną to była poczta niemiecka, więc no, komu jest ten pomnik postawiony? Był to pomnik obrońców Westerplatte, no ale w sumie co robi tam Lenino? No to pomnik obrońców Wybrzeża, tylko że tam jest Murmansk, no to teraz nad którym Wybrzeżem? Dlatego też jakby wiedząc, mając pomysł na ten komiks, to miałem od razu pomysł na jego jakby wygląd, tak? Stąd też powiedzmy no, dosyć duża objętość załączników, bo to jest prawie 1/4 objętości ilustracji. Ten komiks nie potrzebuje takich załączników typowych, powiedziałbym. Tak jak większość komiksów historycznych, właściwie załączniki opowiadają to samo, co jest w komiksie. Co jest w komiksie, tak? Natomiast tutaj czytelnik dostaje właściwie całą... To był pomysł na kompendium. Tak, to jest tak, że... całą historię, ten zbiór faktów już w komiksie i te dodatki mogą też jakby dopowiadać, nie powielać do końca tak. No to się tak nie do końca udało, to nie ukrywam, że rzeczywiście gdzieś te informacje się powielają, ale no nie dało się tego po prostu uniknąć. No i był jakiś pomysł też właśnie, żeby komiks był przewodnikiem, bo to miejsce jest rzeczywiście strasznie zniszczone, przekształcone i ludzie nie mają zielonego pojęcia, jak te bitwy wyglądały, jak ta bitwa wyglądała obrona. Co gorsza, są ludzie jak chociażby dr Dziciński, który pisze o Westerplatte od chyba 40 lat, ale tak naprawdę pisze ciągle to samo,
czyli no, tam nawet ostatnio popełnił jakąś większą książkę z 400 czy 500 stron, to są w sumie dokumenty przepisane o składnicy od 26 roku do 39, czyli tam powiedzmy ile żołnierze dziennie jajek zużywali czy coś w tym stylu. No rzeczy fajne, ale o obronie Westerplatte to tam jest 23-30 stron i to jest nic. No ja popełniłem też troszeczkę większą książkę, o której wspominałeś, ma 700 stron i pisałem ją 5 lat. O obronie tam jest 400 stron. 700 ilustracji jest, ale jeszcze nie miałem wówczas tego pomysłu na książkę, miałem pomysł na komiks, który można by było dodatkowo zawrzeć z takimi informacjami, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają na Westerplatte, wysiadają na parkingu i tak naprawdę minęli 90% miejsc, w których się toczyły walki i idą tylko na ten pomnik z powrotem, niech coś mają z tego. No pomysł był taki, żeby ten komiks był sprzedawany na Westerplatte, czyli ktoś kupuje komiks, ma tu przewodnik, ma mapki, jest część przewodnikowa z odniesieniami do tych punktów, chodzi sobie po Westerplatte. I ja z taką nieukrywaną satysfakcją rzeczywiście kiedyś zauważyłem parę osób, które chodzą z komiksem po Westerplatte. Właśnie chciałem o to zapytać. Czy widzisz, rzeczywiście to zadziałało, to działa. Ale jedna rzecz nie zadziałała. Ten komiks jest, że tak powiem, na czarnej liście prezydenta Adamowicza i nie można go sprzedawać na Westerplatte, ponieważ no, w tym komiksie też jest pokazane, kim jest po prostu Adamowicz i jego władza, gdzie po prostu no, o Niemcach źle nie można mówić, ani nie można pokazywać, że II wojna światowa się zaczęła przez Niemców. To jest niestety Układ Gdański. No muszę to niestety powiedzieć. Wydawało mi się, że to jest jakiś science fiction i teoria spiskowa, ale tak naprawdę no, rzeczywiście ten Układ Gdański działa. I to widać po prostu. I ludzie, którzy chcieliby sprzedawać, bo są tam stoiska handlowe, gdzie sprzedają tam od 25 lat, i mówili, panie Mariuszu, my byśmy to chcieli sprzedać, bo się ludzie o to pytają. Ale nam po prostu wprost powiedzieli, jak będzie cokolwiek Podhorskiego u was w sklepie, to nie dostaniecie po prostu umowy na przyszły rok. Tak to dokładnie wygląda. Więc jakby wiem, że po prostu komiks się sprawdził pod kątem przewodnika, no bo widziałem parę razy, żałuję, że jakby no nie jest tak ogólnie dostępny i go specjalnie no, na Westerplatte nie widać, królują jakieś inne publikacje. To jeszcze a propos doktora Dziecińskiego, muszę dodać, że kiedy komiks wypłynął medialnie, chociaż on był znany w internecie, bo powstawał też pod, można powiedzieć, pod jakimś tam kierunkiem internautów specjalistów, bo przecież podpytywałem się o różne rzeczy i w jaki sposób tutaj wiele osób się zaznaczyło, można powiedzieć, że gdzieś tam jakieś pewne elementy dodatkowe na pierwszym, drugim czy trzecim planie się pojawiły. Pamiętam, że były chyba TVN, bo gdzieś mam to nagrane na kasecie wideo. Był materiał o, na pewno to był TVN, na pewno był materiał o komiksie, bo i ze mną był wywiad i no tutaj w roli eksperta dr Dziecinski, były rzecznik prasowy Lecha Wałęsy, tylko tak dodam. To już też wiele tłumaczy. I gdzieś tam miał wydrukowany, Stefan wydrukował jakąś planszę, która była, funkcjonowała w internecie, czy kadry, i pamiętam takim trzęsącym się głosem, to jest historyczne bandyctwo. Jak można komiks o Westerplatte narysować, pamiętam, do tej pory tam. Także jestem historycznym bandytą, jeśli chodzi o Westerplatte. Natomiast, jeśli mam jeszcze chwilę, a nie zanudziliśmy, już nam się musimy, czas skończy, także... To ja tylko tak podsumowując jakby samą historię, bo nie ukrywam, że nie jest to jedyny temat historyczny, którym się interesuje i żałuję, że jakby no nie mam możliwości realizować tych wszystkich swoich planów i tu jedynie powstała Poczta Polska, która się uzupełnia, bo jest o poczcie trochę tu, a w komiksie o poczcie jest trochę o Westerplatte, więc to są takie albumy wzajemnie się uzupełniające, niestety nie narysowane przez tego samego rysownika. To jeśli tak tutaj zamykając temat Westerplatte, to powiem, że no nie jest to prosta historia, taka łatwa, powiedzmy, jak każda inna bitwa września 39, bo nie wiem, obrona Oksywia, Wizna chociażby, czy Węgierska Górka, czy bitwy, które powiedzmy na froncie zachodnim na przykład, tak, które są, można powiedzieć, to jest taktyka, bój, działania bojowe. To jest rzecz taka, można powiedzieć, fajna, łatwa do ogarnięcia. Tutaj niestety jest to chyba jedna z nielicznych, albo jedyna taka bitwa, jedyne takie miejsce, gdzie tego się po prostu takim równaniem matematycznym 2 plus 2 równa się 4 nie da. To jest 2x plus 3x razy 4y równa się coś tam. Tak to bym w szybkim skrócie powiedział. I tej historii się nigdy nie da opowiedzieć, bo wiele rzeczy nigdy nie wyjdzie na jaw. Od listy obrońców, która też tutaj została umieszczona, po nawet ich nazwiska, które są często przekręcane. Często jest tak, że jest biogram podany obrońcy Westerplatte, na przykład Stefana Jezielskiego, a to nie jest ten Stefan Jezielski. Czym to można jakby wyjaśnić? To jest raz, że ważność tego miejsca, bo
Kiedy Westerplatte trafiło w ręce Polski oficjalnie w 1926 roku, to tak naprawdę od kilku lat polski wywiad już ten teren skupił poprzez podstawionych ludzi, ze względu na to, na strategiczność, na to, że ten teren mógł blokować Port Gdański, tak jak niegdyś twierdza w Wisłujcie. Więc zainteresowanie wywiadów już było wówczas ogromne. Wywiad niemiecki, oczywiście rosyjski, włoski, nawet japoński interesowały się po I wojnie światowej tym terenem. I to też tłumaczy wiele spraw, które się wydarzyły na Westerplatte. To sprawa flaga 2 września, biała flaga 2 września, załamanie marynarskie są niczym w porównaniu do rzeczy, które po prostu wyszły po powstaniu nawet tego komiksu. Tu też jakby ten wywiad wojskowy tłumaczy chociażby postawę majora, bo czego nie ma tutaj w komiksie, to jest to, że na przykład major Skarski był świetnie wyszkolonym oficerem wywiadu wojskowego, tak zwanej dwójki, czyli drugiego oddziału sztabu głównego, czyli był dwójkarzem. Jak i też się okazuje, że wielu obrońców Westerplatte w niższych stopniach występujących, którzy byli tam przez kilka lat, jak plutonowy wróbel prawdopodobnie był w stopniu podporucznika i również był dwójkarzem. Wychodzą takie rzeczy na jaw, że prawdopodobnie drugi oddział dogadał się z Abwehrą i 20 lipca 1939 roku z pomocą Niemców cały teren Westerplatte miał zostać opuszczony, przekazany Niemcom. To się nie wydarzyło, ale to tłumaczy wiele rzeczy, które się w tej okolicy, tej daty wydarzyło. Wiele spraw się nieciekawych wydarzyło w nocy z 31 sierpnia na 1 września, czego nie ma tu w tym komiksie. Nie ma tu też tego, chociaż wynika to z relacji, w jaki sposób może to w komiksie można odkryć, że tak jak był zewnętrzny pierścień obrony stworzony latem 1939 roku z placówek, który był utworzony wokół wartowni takiego wewnętrznego pierścienia, tych placówek było kilka, to tak jak panował stan pogotowia bojowego od marca 1939 roku, czyli wzmocnione stany wartowni, codziennie obsadzane te placówki, latem, kiedy one powstały, codziennie na 3 stanowiska wytaczane 3 armaty, rozstawiane moździerze, przygotowanie do obrony, przygotowanie do ataku. To tej jednej, jedynej nocy z 31 sierpnia na 1 września większość placówek była nieobsadzona, stany wartowni były nieobsadzone tak w pełni, jak były przez wcześniejsze 6 miesięcy. Nawet w relacji Dzierżgowskiego, cytuję z pamięci, który był z obsługi armaty Popiłówki, mówi: od marca, od stanu pogotowia bojowego, codziennie wytaczyliśmy armaty na nasze stanowisko. Tej jednej, jedynej nocy rozkaz nie padł. Później chłopaki te 3 armaty pchali pod ogniem nieprzyjaciela. Cudem akurat nikt nie zginął, więc mówię, ktoś jakby za to odpowiada. A tutaj już kompletnie zamykam i ekran się zamknął. To mówię, coś, co funkcjonuje też i w tym komiksie, jest wielkim mitem, który powinien zostać obalony, który udało mi się w jakiś sposób zaznaczyć już w książce. No to jest nieprawda o tym, że żołnierze mieli rozkaz obrony o 12 godzinach. To wymyślił po wojnie kapitan Dąbrowski, to już poszło. Nie było takiego rozkazu, bo jest to kompletny absurd z punktu widzenia taktyczno-bojowego. Nie ma w wojsku czegoś takiego, że się bronimy, a 4.48 nas zaatakowali, jest 17.48, dobra, poddajemy się. Tylko że akurat w przypadku 1 września to myśmy wygrywali. No nie ma czegoś takiego. Był rozkaz, utrzymanie się przez 6, a później 12 godzin, ale tylko w przypadku puczu, po to, żeby przygotowany desant wsparcia z Gdyni miał po prostu sens. Chłopaki mieli wytrzymać tyle czasu, żeby po prostu tamci dopłynęli, się wydesantowali. Ale w przypadku wojny z Niemcami to była obrona do upadłego, do ostatniego naboju lub do ostatniego żołnierza i ten rozkaz od 2 września był powtarzany, rozkaz naczelnego wodza, że naczelny wódz wzywa obrony Oksywia i Westerplatte do wytrwania na posterunku. Ten rozkaz oznaczał, że do ostatniego żołnierza lub ostatniego naboju powinni tam siedzieć. A to pokutuje właśnie tu w komiksie, niestety. Myślę, że to jest nie do odkręcenia już jakby nawet przerysowując. Prędzej musiałbym po prostu zrobić nowy o samej tej obronie placówki. Nie, to wszystko, co powiedziałeś, w ogóle świadczy o tym, że to musiałby być serial komiksowy, tak? To nie te 100-kilkadziesiąt stron, bo to jest... Równe 100, to z dodatkami tam się jeszcze. Ale to by musiało być dużo, dużo więcej. Natomiast na pewno będzie trzecie wydanie tego komiksu. Mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach uda się zrealizować. Dziękuję ci bardzo. Również dziękuję. Mariusz Wójtowicz-Podchorski. I zachęcamy do lektury. Ci, którzy jeszcze komiksu nie znają, naprawdę znajdą tutaj bardzo dużo ciekawych informacji na temat i takich nieoczywistych z punktu widzenia tego mitu czy legendy Westerplatte.
No i, fajne, i fajna kreska Krzyśka, mimo fajna że to kreska, już, chociaż to już tyle jakby lat. Warto sięgnąć po ten komiks i po któryś z nowych komiksów IPN-owskich, tak, ponieważ Krzysztof Wyrzykowski jest teraz tym czołowym rysownikiem tych komiksów. Masowym producentem. Tak. I warto zobaczyć, jak ta kreska ewoluowała, jak rozwijał się talent. To jeszcze tak zupełnie jako postscriptum. To jak powstawał komiks Westerpan, tak jak powiedziałem, że Krzyśkowi zapewnię cały warsztat, więc oczywiście ten warsztat ikonograficzny był ogromny, ale też w pewnym momencie pokój Krzyśka był po prostu zawalony modelami samolotów, pojazdów, figurek żołnierzy. Nawet też zacząłem mu przynosić repliki broni, ale też oryginały broni, bo też jestem instruktorem strzelectwa. Więc jakby nie było z tym najmniejszego problemu. No i oczywiście później to Krzyśkowi zabrałem, kiedy przyjechałem po paru latach do nowego miejsca, gdzie Krzysiek już mieszka z rodziną, no to patrzę, a tu już po prostu stos modeli, po prostu z różnych czołgi, pojazdy, więc jakby to mu jak gdyby przeszło, że rzeczywiście rysownik potrzebuje mieć zaplecze i też w miarę możliwości, jak jakieś nowe dokumenty, że powiedzmy jakieś nowe zdjęcia mam, to po prostu podsyłam Krzyśkowi, miej na przyszłe, mówię jakiś tam. To nie zmienia postaci rzeczy, że i tak znajdzie się ktoś, kto ale powie, to też że oni wtedy nie mogli mieć takiego modelu karabinu. No to jest, przynajmniej dyskutują o komiksie. Tak. To jest najważniejsze. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję.